Dzień, dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki i dziś widzimy się w grze Spellcaster University, czyli kolejnej fajnej, przyjemnej gierce od jednego z niezależnych studii. Tym razem jest to bodajże Sneaky Jack Games, czegoś tak, albo ogólnie Sneaky Jack, nie jestem pewien. Ale tak, piękna gierka, w której będziemy zarządzać własną szkołą magiczną, a fabuła kształtuje się mniej więcej tak. Co 274,5 roku wielkie siły zła pojawiają się na tym świecie, a różnice pomiędzy orkami oraz ludźmi są odkładane na bok, byleby tylko przezwyciężyć to zło i, no wiecie, super, hura, a potem wszystko wraca do normy. Jednak tym razem przez jakąś pomyłkę zło przybyło 2 lata wcześniej. Nikt nie był gotowy i tym samym Lord Zła zwyciężył, zniszczył wiele szkół magii, pogrążył świat w wielkim chaosie i tym podobne. A my jesteśmy jednym z ostatnich magów, którzy jeszcze przetrwali tą katastrofę. I w naszej mocy jest to, by zachować tę wiedzę oraz przekazać ją przyszłym pokoleniom. I tak, no. Oto i ta gierka, przynajmniej jeśli chodzi o fabułę. Jak będzie wyglądał gameplay, jak będą wyglądały inne rzeczy, wszystko zobaczycie już dzisiaj. I z góry was poinformuję tylko o jednej rzeczy. Co nieco o tej grze wiem, i jak trafimy na rzecz, którą znam, nie będę tego ukrywał. Szczerze powiem wam, to działa tak, to działa tak. Więc no, zacznijmy po prostu nową kampanię. Na najprostszym chyba sposobie, jak może być. Więc tak, jak widać, co możemy poziom trudności. I tak, osobiście zacząłbym od czardzieja, bo po prostu nie chcę się męczyć jakoś tak. Długość rozgrywki bardzo krótka. O. Ale to ciekawe. Okej, to jest naprawdę ciekawe. Myślałem, że to będzie, wiecie, jakoś tempo po prostu tego gościa. Tutaj proszę, pan zła. Przygotowuje się do ataku 30% szybciej, 20% więcej nauki, 15, 10. Tutaj minus 15, minus 10. Okej. Jakby to najłatwiej powiedzieć. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo to tempo nauki, ogólnie mówiąc, jest bardzo istotne. Jeśli to znaczy, że czas po prostu być wolniej płynął we wszystkim, okej. Okay. Jeśli natomiast będzie to oznaczało, że nasi uczniowie będą gorsi, nie okej, okay, ale... Jako, że ja lubię rozgrywać wszystko powoli, na spokojnie, w swoim tempie, wiem, że może być to na dłuższą metę irytujące. Ale tak, zagram na trybie maraton, bez żadnych zasad specjalnych i rozpoczynam rozgrywkę. Tyle od razu ostrzegam... chaosu i wiatrak, więc może być różnie. I teraz nazwa szkoły. Okej, okay, jest nazwa szkoły, to będzie najgorsze. Ale zanim się to może zobaczymy, jakie są tutaj opcje. To jest jakieś takie ładne. Okej. Okay. Nie to, to były jakieś inne takie fajne wcześniej. O, to może być. Jakie są tutaj wzorki? Okej. Okay. Okej, okay, ta gwiazda była nawet. Jeśli nie znajdę nic lepszego, to tak to weźmiemy. Okej. Okay. No, nie ma nic lepszego, więc zdecydowanie tam ta gwiazda. Tylko muszę ją teraz znaleźć, a nie chcę się klikać z powrotem, więc... Okej, okay. Wow, dużo tego. Ale tak, gdzie jest ta gwiazda? O, dobra, zaraz będzie. O, jest, jest. O, teraz jakiś wzorek ładny. Tam to było najlepsze. O nie, to jest też takie nawet. Dobra. Niech będzie takie i teraz... O, kolory, no tak. Teraz nie wiem, czy pójść bardziej w stronę moich dawnych barw, czy obecnych. Dobra, pójdźmy w obecne. A, tak, pójdziemy w obecne. Tak będzie najlepiej. Okej, okay, nie, trochę za ciemne. Może być takie. Gwiazdkę jednak chciałbym... Może tego typu... Kurczę, coś mi z tą czerwieniem nie pasuje. Coś by naprawdę nie tak, ale to jest tylko moje gdybanie. Może coś na wskaźniku. Nie, to tylko ja. Nie, nie wiem. Może zmienimy wzór jednak. Nie, to nadal są takie problemy. Wszystko co widzę, chociaż. Okej. Okay. Takie tutaj tą szarość. Dobra, to tylko z mojego punktu widzenia jest takie. Ale niech takie coś zostanie i nazwa szkoły. Nie mam pomysłu, więc ciężko mi to będzie stwierdzić, ale niech będzie...
Nie wiem. Kurczę, naprawdę ciężko mi coś wymyślić. Wiecie co, nie mam pomysłów za bardzo, niech będzie akademia. Jazdy i klucze. Wiecie, takie nawiązanie do tego, że Starki i Gwiezdny Klucz, ale mniejsza. No i dobra, jesteśmy tu. Na ekranie rozgrywki właściwej, gdzie wybieramy planszę, na której będzie rozgrywała się nasza uczelnia. I mamy póki co trzy opcje. Jezioro, dłuższa droga do szkoły, dodatkowe możliwości dzięki stworzeniu z jeziora oraz dość ograniczony obszar do zabudowy. Powiem wam szczerze, że tą planszę znam, dlatego też zostawiam sobie na... W sumie na wstępy by mogła być dobra. Dobra, czemu nie możemy tam pójść? Tutaj las. Kandydaci są przeciętnie, boże, ubożsi niż w innych lokacjach. Wśród kandydatów jest więcej wilkołaków. Step troll może sprawić kłopoty. Duży obszar do zabudowy. Ciekawie się zapowiada, a wioska. Kandydaci są zamożniejsi. Słynny miejscowy pieśniarz może sprawić kłopoty. Duży obszar. Okej. No cóż, z tych trzech lokacji powiem szczerze, znam tą tylko. Więc tak. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe, to mogę wam powiedzieć wprost. Nie pamiętam dużo o wilkołakach, ale kojarzę, więc to jest coś dobrego, dziwo. Natomiast jeśli chodzi o te miejsca, to totalnie nic nie powiem, więc zaczynam od jeziorka, w którym będzie dosyć ciekawe wyzwanie związane z... w sumie zdobyciem bardzo ciekawego bonusu na czas trwania tej szkoły, więc... Tak. A póki co tak, pamiętaj, aby kontaktować się z sąsiadami, których możesz wybrać z mapy. Ich wsparcie może okazać się bardzo cenne. I z tym się akurat zgodzę, ale tak. Proszę cię, gro, załaduj się. No nie mówcie, że będziemy czekać na 100%, nie wiadomo jak długo. A, okej, oczywiście, brak odpowiedzi. Aj, ta gra po prostu mnie nie lubi. Więc no, może spotkamy się za chwilę, jak to się naprawi. O, już się naprawiło, dobra, nawet nie trzeba. Ale tak, szkoła na jeziorze. Wyspa na środku jeziora to doskonałe miejsce na budowę szkoły magii. Będziemy tu stosunkowo bezpieczni przed siłami zła. Z drugiej strony uczniowie będą mieli daleko do wioski, dlatego musisz dopilnować, by mieli tu wszystko, czego trzeba. Aha, podobno jezioro zamieszkuje jakieś złe stworzenie, więc uważaj na siebie i szkołę, dobra? I tak, w ten sposób się prezentuje początek tego wszystkiego. No, tak to się prezentuje i oto i pierwszy z dwóch aspektów tej gry, takich najważniejszych, czym w sumie... dwóch? Czterech? Tak, chyba czterech. Ale dobra, o tych wszystkim później. Czyli takie opisy i wybory, niczym z rodowego RPGa. I właśnie tak, różne sytuacje będą, różne wybory. Tu mam na przykład naszą czaszkę kolegi, nie wiem jak ona działa, ale mogliby nam poradzić różne robić odnośnie szkoły. I mam trzy wybory, które zaczną, można powiedzieć, trochę kształtować naszą szkołę, nasz kierunek, w którym zbierzamy inne tego typu rzeczy. I możemy właśnie wybrać tutaj różne opcje, które dadzą konkretny boost. Przykładowo. Jezioro było niegdyś siedzibą władz, to doskonały wybór 500 many tajemnej i alchemicznej, bo tak, nasz, można powiedzieć, cały system zarządzania będzie opierał się właśnie o many oraz karcioszki, które tutaj widać, z różnych talii. Wszystko jest przygotowane, szkoła będzie fenomenalna. 200 złota i... tak, złota. I dwa nowe domy magii. Nie potrzebujemy aż tak dużo, mamy akurat dwa tutaj, albo musimy zachować nadzwyczajną równowagę tego miejsca. Klasa magii cieni światła. I powiem wam szczerze, przy tych dwóch opcji, jakkolwiek magia tajemna i alchemiczna polecam każdemu. Właśnie chwila, ile jest to? To chyba może okazać się ryzykowniejsze, żeby nie było, ale może i lepsze. Tutaj za to mamy gwarancję zdobycia już klas. Ale dobra, pójdziemy w większe ryzyko. I zaraz pokażę wam co i jak. Więc tak, na razie szybka rzecz. Pauza to spacja, mam prędkość 1, 2, 3. Na razie jesteśmy na jedynce. I zanim pójdziemy gdzieś dalej. To, co tutaj widzicie, to nasz obszar. Można sobie się rozglądać dalej, chociaż nie ma to większego sensu. I tak, tu za to będzie się rozbudowała nasza szkółka. I tak, co mogę więcej nie powiedzieć, póki co. Hol główny, tu mamy różne karty, które będziemy rozkładać, ale o tym za chwilkę. Tu mamy, żeby właśnie kupować karty. A tu jest milion innych opcji, o których za chwilę. Więc tak, zacznijmy może od podstaw. Nasza gra można powiedzieć, że będzie działała na dwóch regułach. Dobieranie kart przy użyciu many, którą, co najważniejsze, zdobywamy za naukę naszych podopiecznych, konkretnych dziedzin magicznych, bądź złota. Rozkładanie tych kart oraz podejmowanie różnych decyzji. I nie będziemy może tutaj zbyt dużo gadać, zacznijmy od tego, że mamy pokój dla uczniów, dormitorium oraz stołówkę. Ale zanim coś dalej z tym zrobimy, to zajmijmy się doborem kart,
stali alchemicznej oraz stali innych. I tak, od czego by tu zacząć? Jak widzicie, ciągnąć z kart mamy 3 wybory i każde ciągnięcie jest trochę droższe, jak widzicie, było 100, jest 150. I do wyboru mamy różne rzeczy, czasami pokoje, jak tu czy tu, czasami ozdoby, czasami coś innego. I tak naprawdę nie możemy nigdy zagwarantować, co to będzie, ale rzadko kiedy trafimy na dociągnięcie, które jest nieprzydatne. Chociaż to, muszę przyznać, jest nie najlepsze na początek. Bo tutaj mamy izbę chorych, super rzecz, bo możemy leczyć uczniów i pozbywać się jakichś magicznych wypadków. Ale nie potrzebujemy tego jeszcze, mam nadzieję. Biblioteka. No i tutaj by mogą rozwijać swoją super magię uczniowie, tylko nadal nie mamy na razie niczego, więc to może odpuścimy. A tu mamy tajemnicze plany. Uczniowie pracujący w tym pomieszczeniu mają największą szansę zwiększyć swoją inteligencję i... To jest chyba najlepsze z tych trzech, więc to też weźmiemy. Tylko czy mamy jakąś salę, w której można to powiesić? O, jest stołówka, pokój dla uczniów i... Dormitorium, a dobra. To... Zdecydowanie to wezmę i powiesz to w stołówce. A zaraz mówię, przed tym, dzięki można przenosić. Ale tak, dociągnijmy kolejne karty i zaczynamy od czegoś takiego. O... Jest dobrze, bardzo dobrze, gdyż tu mamy gabinet doradcy zawodowego. To jest super, bo to jest właśnie, powiedzmy, związane z mechaniką kończenia nauki. Super, potężne. Jest to naprawdę potężny przedmiot, ale jeszcze niepotrzebny. To powiem wam wprost, nie bierzcie tego, to jest moja porada. Nie bierzcie tego, to będzie robiło same problemy i będą z tym same problemy. I będzie przeszkadzało w budowie szkoły, bo pokoju nie można przenosić ani nic niszczyć. Natomiast klasa międzywymiarowa, niestety, jak widać, odciśnie się to na zdrowiu psychicznym naszych uczniów. No wybaczcie. Ale ma najlepszą rzecz. Uczy już czegoś. Co prawda magii portali tylko, co jest jedną z dziedzin magii mistycznej. Nie kompletnie arkanów mitycznych, czy jakkolwiek by się to nazywało. Ale zawsze jedna z tych opcji, jako że nie mamy innych klas, to biorę. Jej. Kolejne dociągnięcie daje nam drzwi do innego... świata. Uczniowie pracujący w tym pomieszczeniu przez kilka minut uczą się magii portali i zaklinania szybciej. Kurczę, teraz mam naprawdę ciężki wybór, bo patrzę, to jest super do magii portali. Ale z drugiej strony tu są elementarne naramienniki. Nie możemy tego co prawda użyć od razu, ale tak. To jest ogólnie akcesorium, które powoduje, że jak widać, gdy osiąga drugi poziom elementalizmu, czyli magii żywiołów, dziwnie to trochę nazwali, otrzymuje te naramienniki i to powoduje, że... magia tajemna, czyli te wszystkie fioletowe, daje też złoto. Super. Potężne. Przydałoby mi się. A tutaj mamy nowe istoty z głębin, co jest czymś takim samym jak nowi uczniowie. Z niewielką różnicą. Nowi uczniowie dają po prostu nam uczniów. Natomiast nowe istoty z głębin dają nam 5 uczniów, które są istotami z głębin. A to są naprawdę potężne stworzenia. Potężne, wspaniałe i w ogóle chociaż w pierwszej szkole wątpię, żebym był w stanie ich dobrze użyć, więc zacznijmy od drzwi do innego wymiaru. Głównie dlatego, że to jest coś, co możemy wykorzystać w dobry sposób. I na zakończenie mamy do wyboru jeszcze jedną rzecz. Tiara mocy. Trzeci poziom magii portali. O. I to jest piękne, bo magii portali będziemy uczyć bardzo, więc to możemy wziąć, szczerze. Aktywni nauczyciele w tym pomieszczeniu mają szansę poprawić swoją pedagogikę. To jest też potężne, bo to jest idealna rzecz, żeby naszych nauczycieli zachęcać do doskonalenia się, przez co będą lepiej uczyć, szybciej uczyć i tak dalej. A tu magia czasu. I jakkolwiek te dwie rzeczy są wspaniałe, tak chyba będę musiał spasować i... Chociaż nie, mamy jeszcze ciągnięcie za złoto, to nie trzeba aż tak płakać. Wezmę jedną z tych dwóch rzeczy i... Chyba zaczniemy od tego, skoro mamy taki dobry start dla portali. I teraz tak, nawet nie będę czekał na nic dłużej. Rozłożymy powoli jakieś rzeczy i... Tak, dormitorium... Nie. Pokój uczniów ma tylko górę, dół, więc to tak postawimy. To nie. Chociaż nie. A chwila, stołówka ma prawo, lewo, czyli na razie nie możemy. I jeszcze troszkę górę, dół. Trochę się plącza, ale tak, dormitorium tutaj możemy, albo tam. Tu dormitorium postawimy tak, na razie. A stołówkę tutaj. Ogólnie portarze wolą utrzymać klasy, więc tak. Teraz tak, klasa tamta się tu nie zmieści, więc...
między wymiarową klasy dajemy tutaj. Od razu zarzucam tu drzwi. Widzicie, jaka piękna. Ale to aktywujemy, żeby po prostu było aktywne. I teraz taka ciekawostka, jeśli zarzucimy to w momencie, kiedy już to mamy, wymogi do osiągnięcia tego czegoś będą lepsze, czy mniejsze. I teraz tak, do stołówki magiczne plany. I jak mamy to rozplanowane, to teraz ciągniemy tutaj. I co mamy? Swoją drogą, jak to jest czerwono, znaczy, że nie ma miejsca. Kolekcja kryształowych kul śnieżnych. Jak widzicie, ciekawe rzeczy. Prywatny apartament jest dla nauczyciela. A tu klasa magii tajemnej, no. Coś mówi, że będziemy specjalistami od magii tajemnej dzisiaj. Więc tak, i teraz swoją drogą wchodzimy zwykłą klasę, nie klasę portali. Więc trzeba wybrać też sobie, jak to się nazywa, nauczyciela. W przypadku nauczycieli można patrzeć na różne rzeczy, jak imię, nazwisko, chociaż to jest nieistotne. Ich zdrowie fizyczne czy psychiczne, chociaż też to nie jest najważniejsze. Ale przede wszystkim, na co trzeba patrzeć, to aspekty. Ich, powiedzmy, alignment, czyli przynależność taka binarna jak w D&D, czy są dobrzy, źli, neutralni, praworządni, tego typu rzeczy. Wszystko wprawa, znaczy wpływa na różne rzeczy. Jak widzicie, w przypadku chaotyczni, to chaotyczni uczniowie będą wolniej się nudzić, a dobrze powoduje, że dobrze uczniowie szybciej się będą, jak to się nazywa, tutaj chaotyczni wolniej będą swoje potrzeby rosnąć, czyli będą dużo mogli się skupić na nauce, a dobrze będą się szybciej uczyć. Tutaj tak samo jak widać, tylko że ty odnośnie praworządnych i złych. Związek zawodowy to jest, powiedzmy, aspekt właśnie odnośnie wynagrodzenia, bo tak, nauczycielom trzeba tu płacić. Jeśli, jak to się nazywa, są w związku zawodowym, to trzeba płacić więcej, jeśli nie, to nie. Następna jest pedagogika. Tutaj im lepsza, tym jest, właśnie tym szybciej uczą, więc tutaj prawdopodobnie wezmę to, bo co tu? Widać, są różne cechy, ale mniejsza. Tutaj, jak widać, właśnie jest pedagogika, najlepiej patrzeć na nią. Jak już powtarzałem, podrzędna spowalnia, doskonała przyspiesza, więc prawdopodobnie ona wygra. A tu są ich cechy, pozytywne i negatywne. Źródło inspiracji. Usuwanie negatywnych cech. Potężna rzecz, super rzecz. Ale nie. Nauczyciel z pasją. Okej. Okay. Natomiast z negatywnych rzeczy, odprężenie. Niestety, no jak widzicie, to właśnie chyba spowodowało to. A jeśli nie, to jeszcze będzie gorzej. A hipochondria, no widzicie, będzie sama się raniła z czasem. Natomiast tutaj mamy czujność. Oraz naukowiec. I to jest super, będziemy jeszcze więcej mieć mistycznych rzeczy. Co prawda tutaj, no... To są nie najlepsze rzeczy, ale tak, weźmiemy ją. Ona teraz będzie tu uczyć, będzie tutaj. I 18 minut, ja jeszcze gadam o tym. Więc teraz możemy przejść do kolejnego wyciągnięcia. Tym razem mamy pokój nauczycielski, łóżko z baldachimem oraz dormitorium. To jest fajne do zmniejszenia zmęczenia. Ale wziąłem też pokój nauczycielski, będą tego potrzebować, więc tak. Jeszcze jedno dociągnięcie. Klasa magii cienia, wspólny pokój. A, powiem szczerze, że tego nie kojarzę. Ale niech będzie. Oraz klasa magii cieni. A, czemu nie? Możemy ją postawić w sumie tutaj. Nie. Okej. Okay. Jak mówię, chcę klasę mieć tu, więc niech tak. No i magia cieni. Magia cieni. Jako to, że jest klasa magii konkretnej, oznacza to, że powoli uczy wszystkich. Ale teraz... no. Żeby nie było, nie jest to zawsze dobrym wyborem, bo przez to, że uczy wszystkiego, to uczy tego wolniej. Ale tak. Kolejni nauczyciele. Punktualność. Fajne. Niezniszczalność. Fajne. Wszystkie wymagania. Oj nie. Zatem doskonałą pedagogikę. Tutaj mamy standardowe tempo, ale starożytna wiedza, która przyspiesza to 10%. Niestety też w związku zawodowym. Starsza osoba. Ojeju. On nas... Ech, przez niego zbankrutujemy. Niech i tak będzie. Bierzemy ciebie. No i tak, teraz kiedy się tym zajęliśmy? Nie wiem, jakim tym zyskaliśmy 5 prestiżu. Ogólnie prestiż to z gry powiem. To są po prostu takie...
Właśnie takie elementy pozytywnie wpływające na naszą szkołę. Ale to jest tak. Zanim pójdziemy jednak dalej, to jeszcze mamy ostatnią kwestię, czyli gabinet, w którym możemy przeglądać mnóstwo jakichś rzeczy. Bob. Profesor Bob, nie. Gra idealnie odwzorowała to, jakbym pewnie nazwał swoją postać, gdybym miał dawać jakieś imię rzeczywiste. Ale tak, jeśli chodzi o to miejsce, to póki co nie ma tu dużo ciekawych rzeczy. Są tabelki, które są swoją puste, bo nic nie wiem o ścieżkach zawodowych, jakie mogą się trafić. Oraz to. A tu jest najważniejsze, co może być. Instrukcje, ustawienia, opcje, które dają nam właśnie zarządzanie szkołą, taką prawdziwą. Przykładowo, ile ma wpisowego dać każdy z uczniów, jak działają dormitoria, ile płacimy nauczycielom, jak działają posiłki i inne rzeczy. W tym przypadku, co jest najważniejsze, na początek zrobimy coś takiego. Nie jest to najlepsze ze względu na, powiedzmy, jak to się nazywa, na to, że przez coś zdobędziemy lepszych, że tak nazwę, mocy dla uczniów. Ale na początek jest to ważne, żebyśmy szybko przemilali naszych wychowanków. Ze względu na to, że każdy wychowanek daje jakieś bonusy, więc tak. To nie bierzemy, bo to tracimy prestiż. Tego nie ruszamy na razie. I teraz tak. Koedukacja nie ma znaczenia. To póki co musimy zostawić, chociaż... Może warto byłoby też dać na darmowe, chociaż nie, musimy jakoś płacić nauczycieli. Dormitoria póki co będą za darmo. Płatne posiłki, no niestety, musimy jakoś. A jeśli chodzi o sytuację i tak dalej, to po czym będziemy mogli wybierać? No, inteligencja. Podpisujemy, zamykamy. I już mamy prawie wszystko załatwione. Teraz tak naprawdę przydałoby się zrobić jeszcze jedną rzecz, zanim zarzucimy nowych uczniów. A to jest konkretnie użyć nowego domu magii. Gdyż jak w Hogwarcie czy innych szkołach magicznych możemy tutaj właśnie przydzielać uczniów do różnych domów. Każdy ma swoje korzyści. Póki co mam tylko klasę ogólnokształcącą, którą można od razu będzie skasować. Bo tak szczerze, po co trzymać kogoś tam, skoro możemy trzymać ich wszystkich w tym domu, który będzie miał też tak de facto no zawsze jakieś bonusy, więc tak. Zacznijmy w takim wypadku właśnie już tworzyć nasz pierwszy dom, jedyny na razie. I tak, niech będzie tak. To może być, w sumie nie, jeszcze przelosujmy może ze dwa razy jeszcze. Okej. Okay. Jeśli już to fiutnik będzie. Ale tak, wracając teraz. Kolorki można tu zmieniać dowolnie. Jednak niech zostanie jak jest. Nie chcę mi się po prostu w to bawić. Nazwę dom magii. Nie wiem w sumie jakbym nazwał. Może znajdę jakieś coś lepszego. Może jakieś inne. A, to są te same co były. To chyba wydaje mi się, że gdzieś tutaj było coś takiego, co nadało mi inspirację. Jeśli naprawdę to znajdę, więc dajcie chwilę. No dobra, wpadł na genialny pomysł i zrobiłem sobie. I teraz zmienimy tylko nazwę na... Gruborożec. Pamiętam takiego grubego jednorożca. A jest to hołd, żeby nie było, dla gry. Odjechany jednorożca, która jest swoją drogą moją chyba ulubioną karcianką imprezową. Oraz jedną z też bardziej ulubionych gier. Siostry. Więc tak. A póki co jeszcze jak to jesteśmy, to żeby nie zajmować się za dużo czasu. Nie będę już tutaj nic modyfikował, może... Nie to. Ma być jednorożec. A może tylko... O, takie. I wybierzmy cechy. Jak widać, można tu wybrać dwie cechy, które będzie mógł każdy teraz uczeń w tym domu. Tu przykład. Nieugiętość, czyli mniej zdrowa psychicznego. Tutaj szybciej będą po prostu... jeść. Czego nie chcemy, bo... No halo, tutaj będą mogli ulepszać. Tutaj poruszałem się szybciej. I szczerze... Obie te opcje są dobre. Ale to z innych. Komik. Aha. A tutaj... Wiesz co, z tych wszystkich opcji wezmę chyba to. Oraz... Nieugiętość. Niech będzie w ten sposób. Tym samym tworzymy dom gruborożcu. Oraz usuwamy klasę ogólną. A, bo to zawsze zmodyfikować, jeśli chodzi o nazwę. Dobrze, dobrze. No i teraz, w tym oto momencie, po 25 minutach, nowi uczniowie. Na razie przyjmujemy każdego, żeby nie było. Nie jest to może najlepsze.
Ale tak, no nie mamy zbyt dużych wyborów. Pierwsza jest tutaj Eli Shamrock, która jest prawa rządu neutralna, przeciętna, bogata, więc to jest akurat fajne. Jest sierotą, więc jeśli zginie, to nie utracimy prestiżu, chociaż nie chcę, żeby ginęli. Ale dziecko natury, co daje niby naukę natury, ale no tak jakby, wiecie, no, nam to nie jest potrzebne. I jest pretensjonalna niestety, więc nie jest najlepsza, ale witamy w grubożcu. Ona jest grzeczna. Super, ma ambicje. Okej, okay, to jest super, ale niestety jest gnotem. Nie problem, nie mam magii światła oraz zniechęcanie. Zniechęcenie, o, smutne, ale tak. Neutralna, dobra, głupia. Nie będzie najlepsza w tym wszystkim, ale zapraszamy, zapraszamy. Jeśli chodzi o to, tutaj to mamy dobre kondycje, to jest fajne. Super. Szkoda, ale niech będzie. Zapraszamy. Popularny. Okej. Okay. Śpioch oraz bibliofilia. O, nie jest najlepiej. Ale zapraszamy wszystkich. Już nawet nie będę przeglądał. Mamy wszystko. I teraz tak. W tym momencie można zacząć rozgrywkę. Czekając, aż coś się stanie. A póki co tak. Przyspieszymy może. Gdzie są nasi nauczyciele, uczniowie i tym podobni? O, idą. Idą wszyscy, proszę, widzicie. A, przepraszam bardzo. O, już zamknęłem. O, istotnie jest przy okazji na... Nie, niestety, to jest kolejne dobranie. Tu jest nasza nauczycielka czarnej magii. A tu nasza nauczycielka. Ciekawe, że same nauczycielki. Ale tego. O, magii tajemnej. Kurczę, jeszcze nie umiem sterowania, więc tak. Udało się i teraz nasi uczniowie, jedna piątka, którą mamy, uda się gdzieś czegoś ćwiczyć. Zazwyczaj tego samego w tym samym czasie. O, nauczyciele już pobrali trochę pensji. I tak, mamy już tutaj w takim wypadku dwa aspekty pokazane, budowę i zarządzanie szkołą, a tutaj pojawia się kolejny. Zanim jednak to popatrzcie sobie, jak oni się tu uczą. I jak widać, wraz z tym, jak tutaj siedzą, powoli dostałem to. I zaraz większość z nich będzie umiała już w portale. Nawet ktoś, kto jest niby głupi. Coś tu negatywnego się działo. A, dobra, dobra, mniejsza. Ale zanim to jeszcze tutaj widzicie kolejny aspekt, czyli jakieś wydarzenia. A to było podsumowanie, a tu mam wydarzenie jakieś związane z uczniami i z królem. Więc pierwszy to król. Proszę, moje królestwo ma nową szkołę magii. Wspaniale, przewspaniale. Pragnę wesprzeć waszą szkołę, jestem bowiem sprawiedliwym, hojnym królem. Czego wam trzeba? Finanse albo zaawansowane pomieszczenie. Weźmiemy pomieszczenie i co my tu mamy? Pracownia zaklinania, pokój prawdy, pokój woźnego. Wezmę woźnego. Ciekawe, woźny jest w... Nie chciałem tego. Kurczę, zlamiłem. Ale trudno to w takim wypadku. Stworzymy teraz taki dom, jakiś taki specyficzny może, który potem będzie czekał na jakąś super sytuację, jak będziemy mieli jakieś takie ważniejsze rzeczy. I to niech będą nieugięci, ambitni. A kolorami niech będą w takim wypadku, jeszcze tak muszę tego kolory pomyśleć. A nie zajmie to bardzo długo. Okej, okay, takie coś. Do tego to mogę zostawić i to też mogę zostawić w sumie. Albo przerzucić bardziej na coś tego typu. Wiem, że mój gust kolorystyczny jest okropny. A może tylko... O, bardziej tego typu... Nie, kurczę, znowu źle to wygląda. O, niech będzie takie. Nie będę na razie nic tutaj zmieniał. Zostawiamy w ten sposób. Dajemy im takie. I na razie tego nie ruszam. Niech sobie czeka. Nie będziemy tam na razie nikogo przerzucać. A tu mamy kolejnego ucznia. Zaraz piątkę uczniów. I tak, tutaj są nieugiętość komikowie. Aha. Co może w sumie wszystkich na razie tam wrzućmy, nie przejmując się niczym. Tak będzie w sumie lepiej. W tym domu są lepsze bonusy niż w tamtym. Później może jak będziemy rozdzielać pomiędzy szkołami czy coś, to się pomyśli. A póki co proszę, jak widzicie, nawet dwóch tutaj siedzi, się uczy czegoś, reszta idzie tam, zaraz idzie kolejny. A tu kolejna rzecz! Jej!
Pozdrowienia od gildii poszukiwaczy przygód. Super, kolejna rzecz, jak widzicie. No i tak, udało mi się znaleźć chwilę podczas głodzenia troli, żeby się przywitać. Na wasz koło magii to wspaniała wiadomość dla gildii. Jakiego rodzaju magii mogą tu szkolicie? Uzdrowicieli? Takich, którzy pomogą wam coś wysadzić na następnej wyprawie. Ekspertów posługiwania się magicznymi przedmetami. Te też są potrzebni. I tak, kolejna opcja, jak mówiłem, będzie ich tutaj dużo. I szczerze mówiąc, nie jestem pewien, jakie są konsekwencje. Poza jedną. Tutaj wiem, że dostaniemy nowy akcesorium dla naszych uczniów. Tu będzie chyba coś z białą albo naturalną magią. A zobaczymy, co jest tutaj. Broni tarcza. Na kilka minut... nie jest ważne. Demoniczna komnata. Dodge elementalizmu. Biorę. Chciałbym się bawić w specjalistów od magii... jak to się nazywa? Tej elementalnej to będziemy. I teraz co tu mamy? Dobry w związku. Jak będzie on? Nie chcę się, wiecie, tak długo szukać po prostu. I możemy ciągnąć kolejną kartę tajemną. Co to jest? Elementalne dojo. Wezmę szczerze drugi raz, bo to pokaże wam kolejny aspekt. Można kłaść kartę na kartę, tym samym ulepszając poziom. To daje premię do wydajności oraz pozwala też wykupywać inne opcje. Na przykład turniej. I tak też zrobimy. Nie jest to może najlepsza opcja, ale niech sobie będzie. Mamy świnkę, którą można wysłać gdzieś, żeby porozmawiać z kimś. I póki co... No, nie będę może tutaj dużo tłumaczył, ale wyślijmy to do wieśniaków, bo tutaj się głównie wysyła po to, żeby rozmawiać i może wybrać inne opcje. I tutaj przykładowo mamy spotkanie z wieśniakami. Czego chcesz? Szybko, poszysz krowy. I tak, Można tutaj właśnie inne rzeczy wybierać, jak na przykład właśnie za manę naturalną dawać takie rzeczy. I no cóż. Widzicie, jest dużo opcji. Mało, którą mamy dostępną. Póki co możemy się tylko przywitać, żeby powoli ich zadowolić. A tu mamy znowu wieśniaków, którzy tym razem chcą się przywitać. Dzień dobry, mieszkam tu obok. Nie chcemy kłopotów i nie lubimy obcych. Co dokładnie tu robicie? Kolejne opcje. Nie martwcie się. Nauczamy wyłączyć świętej magii według przykazań Kościoła Światła. Dużo many światła, fajna rzecz. Ale tracimy relacje z Inkwizycją, zyskujemy z wieśniakami. Nie martwcie się, kształcimy głównie magów specjalizujących się w nekromacji i przywozowaniu potężnych demonów. Magię ciemności, okej. Ale relacje z wieśniakami nie. A tutaj głównie magów specjalizujących się w leczeniu zwierząt. Magia natury i z wieśniakami, bez żadnych kar. Więc weźmiemy też to. Oraz pociągniemy kartę, jej. I z góry powiem, wow, magia bestii, szklarnia albo... Gdzie jest super opcja po prostu. Ale zaczniemy w takim wypadku od zielarstwa, czemu nie. I szklarnię postawimy sobie póki co tutaj. Wiem, że to wysoko i trochę nie jest to tak, jak planowałem wstępnie, ale niech będzie. I cóż, z tych opcji bierzemy jego. Nawet nie będę przeglądał dokładnie. I kolejny. Jesteśmy głodni. I co mam z tym zrobić? Człowiek musi znaleźć coś do jedzenia, inaczej zjemy człowieka i małych ludzi w domu człowieka, a potem zjemy dom i zwierzęta człowieka przyprawione ziołami. Lepiej zjedzcie pokojowo nastawionych mieszkańców wioski, albo nie możemy wam nic zaoferować. O kurczę... Czemu muszą takie złe rzeczy? Nie możemy nic zaoferować, przykro mi, orkowie. Wiem, że nas nie będziecie lubić, ale niech i tak będzie. Powiedzmy, że tam już jest ich dużo, to tutaj tą trójkę wrzucimy do innego domu. I powoli może zacząć też już decydować, jak kto się uczy czego. Ale tak, mam mało złota, to nie będziemy ciągnąć. I zamiast tego skupmy się tutaj na takich innych rzeczach. Jak to? I możemy sobie trochę przyspieszyć, nawet razy 3. Jak widzicie, nic szczególnego się nie dzieje. Poza tym, że teraz... dobra, wiecie co, definitywnie musimy pociągnąć. Potrzebujemy więcej różnych rzeczy dla naszych ludzi. To jest tak, prywatny apartament. Super rzeczy. Ale... no nie. Klasa magii naturalnej.
Dostawimy ją, bo to jest najlepsze z tego, co możemy zrobić. Weźmiemy jego. I teraz wiecie co, możemy już też zrobić jedną rzecz. Mógłbym już rozdzielić mniej więcej, jak to się nazywa, różne takie aspekty. Oj, widzę przy okazji, że jakiś problem powstał. Niedobrze, ale wracając. Mógłbym teraz ich niby rozdzielić jednak. W tym odcinku jeszcze się tym nie będę zajmował aż tak bardzo. Nie chcę i wszyscy robią co mają robić. Ja się będę skupił na razie na ciągnięciu kart i tyle w sumie. O nie, jej się zaczynają problemy. Z tego co widzę. Ale póki co tak. Luścia Archiwum. Nasz starzysta odkrył sekretne wejście prowadzące do dawnego archiwum króla Boktolona IV. Boimy się zbadać je sami, ale może chcesz nam pomóc. Legenda głosi, że archiwum skrywa cenne dokumenty i zezwolenia. Oczywiście sfinansujemy ekspedycję. Nasz bibliotekarz zbada archiwum za was. Nie możemy nic zrobić niestety. A tu mam kolejnych uczniów, których też dorzucę tutaj. I na razie się tym nie przejmujemy. A teraz, żeby było jasne, mamy już ich dużo, więc nie musimy się tak tym strasznie przejmować. Idziemy szybko tutaj. Inteligencja, wysokie. Żeby tak najwolniej przepływało, bo już wydaje mi się, że mamy wystarczająco. I tak. Nie przejmujmy się już tym, więc działajmy. No więc nadal bym ściągnąć, gdy tylko będzie okazja. Pokój czasu, magia czasu, ok. Możemy albo jeszcze elementalizm ulepszyć, albo coś takiego. Na razie wezmę to. To zarzucimy szczerze, prawdopodobnie. Mamy małą rzeczy, jeśli chodzi o magię tajemną. Wydaje mi się, że to może być dobrze. Znaczy, jaką tajemną, tą mroczną, ale wydaje mi się, że to może być dobry początek. I tak, w sumie może uda się to rozdzielić już na ten moment. Prawie bym zapomniał o woźnym. Nie będzie tutaj nawet. Jeśli chodzi o woźnego, wybierasz go tak samo jak nauczyciela. Ale czy ma to jakieś ważne konsekwencje, jeśli wybierzemy kogoś, kto jest, powiedzmy, gorszy? Nie, więc weźmy ją. A tutaj mamy przy okazji katastrofę magiczną, której udało się uniknąć. I mamy świnkę, którą znowu wyślę do wieśniaków, bo na razie z nimi chce się pogadać. O, i teraz tak, po zakupie najnowszego... I co? Okej. Czego chcesz? Szybko, opłoszczysz krowy. Ciągle to samo. Po zakupie najnowszego modelu odwracalnego dwuosobowego wozu Berland 3000 w wiosce panuje poruszenie. Jest piękny, ogromny i tak się świeci. Najlepsza maszyna rolnicza na rynku. I zamierzacie go teraz użyć? A wiecie jak działa? Ja nie mam pojęcia. Kupiłem, bo ten kupiec powiedział, że pomoże przy krowach. Pokażesz nam jak to działa? A, wybaczcie cięcie. Ale tak, sprzedać wóz, nie, na pewno tego nie weźmiemy. Wiecie co, jak trzeba coś klikać, to klikamy czerwony przycisk. Nawet jeśli to ma oznaczać eksplozję. To nie jest zwykły wóz, potrafi ściąć dowolną roślinę. Przydatne. Okej, po dziwo czerwony przycisk nas nie dobił. Więc jej, sukces. I teraz tak, można dalej patrzeć co tu się dzieje. Liczmy na to, że zaraz może trafimy na jakieś właśnie nowe łóżka, nowe stołówki czy coś, bo mamy dużo uczniów, a w sumie nie mamy za bardzo miejsca dla nich. A i co, mamy nuda, nudzimy się, nie ma co robić, w całej szkole nie ma nic ciekawego. Nie mam opcji. Znajdę jakieś stworzenie do towarzystwa, nie stać nas. To byłoby ciekawe, ale i tak mech, skupić się na nauce. No, bez przesady. Na pewno nie ma żadnych ciekawych opcji. Cóż, a w takim wypadku też z góry powiem, nie przyjmuję więcej uczniów. Nie mam miejsca. Ja ci tylko to szybko zrobię, wyrzucam, nawet jeśli był ktoś tam wspaniały. No ale niestety. Musimy się skupić teraz na tym, by jak najszybciej powiedzmy przygotować sobie tutaj jakiekolwiek rzeczy. A jeszcze przy okazji wyłączę turniej. Bo na razie nie mamy jak za bardzo naprawiać sytuacji z tym, jak to się nazywa. Z brakującymi ewentualnie
punktami życia. Ale to jest tak, świetlana przyszłość. O, pora wybrać konkretny cel nauczania. Powinniśmy ułożyć program, który zapewni którym jak najlepsze ścieżki życiowe. Co wybierasz? Zegarmistrz? Słynny bard? Sakramentu? O kurczę. Ale tak, to jest kolejna rzecz. Cele. Musimy wybrać, co chcemy. I teraz tak, 20 zegarmistrzy, magia czasu, której nie mamy. Magia portali, którą mamy bardzo dobrą, oraz druidyzm, którego nie mamy. Ale postaram się to jakoś załatwić, może. Tylko trzech słynnych bardów. A od razu powiem, im mniejsza liczba, tym gorzej. To już zegarmistrz. Będziemy musieli jakoś ogarnąć magię czasu. Dobra, w takim wypadku mamy już pierwszy pokój, czyli w sumie pierwszą klasę, którą można wydzielić. Tacy, którzy będą się uczyć tylko magii czasu. I zaraz może nawet to zrobimy, ale to tak, pomiędzy odcinkami zrobię, a póki co jeszcze tak. Księgi niczego was nie nauczą. Co tu się wyprawia? Szaleliście? Księgi? Nie wstyd wam? Księgi są wypełniane brudnymi słowami, które sprowadzają owce z ścieżki duchowej czystości. W księgach drzemie magia cienia. Wiedźmy za pomocą ksiąg przyzywają diaboły z innych sfer, by te pożarły dzieci dobrych, bogobojnych ludzi. Spalcie je natychmiast. Spokojnie, wszystkie spalimy. Nie mam kart, więc nie mogę. Super. No, oczywiście. Same problemy. Out. I teraz jeszcze jedna rzecz szybko. Niestety nie chciałem tego robić, ale... Muszę to ustawić. Czy tego chcę, czy nie. Okej, okay. A i przy okazji możemy ciągnąć kolejne magie tutaj. Pokój czasu, definitywnie. Postawimy go co prawda tutaj, ale definitywnie bierzemy. I były inkwizytor. Nie jest to może najlepsza opcja, ale bierzemy. Musimy mieć kogoś, kto nam trochę inkwizytorów zadowoli. Jedna rzecz, a druga... Przydałoby się też ogólnie. Inne rzeczy, a póki co... Zielony smok. Będzie to bardzo cenne. I tak, w ten sposób mniej więcej będziemy kończyć dzisiejsze chyba spotkanie powoli z Spellcaster University. Jak widzicie, moja sytuacja jest fatalna. Nie umiem zarządzać tą szkołą. I w ogóle... I mamy świnkę, której jednak nie będę wysyłał. A póki co jeszcze mam tu jakiś pomysł. Musimy wybrać specjalizację. I co ja mogę wybrać? Jeśli nie magię tajemną. Bo to jest akurat specjalizacja na banę, więc magia tajemna. Musimy zrobić 8000 magii w tej szkole. Wiecie, nie żeby coś, ale to będzie najmniejszy problem naprawdę. Tak wszystkiego. I tak, jeszcze zanim będziemy kończyć epizoda, to chciałbym jedno dociągnięcie karty naturalnej zrobić, byśmy wiedzieli, czy mamy jakiegoś farta, czy nie. O, hołeła, jeszcze są inne opcje. Dzień dobry, czy przynajmniej najlepszym uczniom stypendia? Tak jak w tej drugiej szkole magii? O Jezu, kolejny. Nie jesteś nas na to. Nie przyznajemy. A teraz tak. Tym razem już powiem wam szczerze, że przyjrzymy się temu wszystkiemu. Już po prostu... No, najprościej w świecie chciałbym przyjrzeć się, wiecie, komu mamy. Na szybko, więc może pójść. Niech idzie tam na razie. Tak, i no. Teraz, kiedy już to mamy, to już tym razem na poważnie, w 100% szczerze, ciągniemy kartę. I na tym będziemy kończyć. Poprawię wydajność na tej... Rzeczy tej samej są piętrze, więc tak i proszę, teraz mamy jeszcze więcej magii tajemnej. No i teraz tak, już naprawdę kończymy, więc dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało, no i no to tyle, więc trzymajcie się i hej hej!